dobry, nazywam się Maciej Jasiński i zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego filmu, w którym zaprezentuję, jak wykonać model mini elektrowni wodnej. Do wykonania tego eksperymentu potrzebujemy naczynie, do którego będziemy wylewać wodę. Im większa będzie to miska, tym lepiej, bo czasem zdarza nam się trochę rozchlapać. Potrzebujemy także naczynie, z którego będziemy wylewać wodę. Może to być konewka albo butelka 1,5 litrowa. Oprócz tego potrzebujemy wentylator komputerowy oraz multimetr cyfrowy, zwany czasami także uniwersalnym miernikiem elektrycznym. Wentylatory komputerowe standardowo sprzedawane są zakończone wtyczką z trzema przewodami. Na potrzeby tego eksperymentu odcinamy wtyczkę oraz żółty przewód. Przygotowałem taki wentylator wcześniej. Do wentylatora odpowiednio kolorami podłączamy miernik cyfrowy, czyli czarny przewód do czarnego, czerwony do czerwonego. Takie podłączenie gwarantuje nam, że zmierzymy prawidłowe wartości napięcia, które uzyskamy podczas generacji prądu. Miernik na potrzeby eksperymentu ustawiamy na pomiar napięcia stałego w zakresie od 0 do 2000 mV. Możemy przejść do eksperymentu, w którym wprawiamy w ruch łopatki wentylatora poprzez polewanie ich wodą. W trakcie polewania obserwujemy wartości napięcia, jakie generowane są przez ten mini generator prądu. Z im wyższej wysokości polewamy wodę, tym wyższe wartości napięcia uzyskujemy na mierniku.